Chciałbym raz jeszcze opowiedzieć i wyjaśnić kilka kwestii dotyczących prywatyzacji Śląska Wrocław. Jesteśmy w trakcie, mam nadzieję, że jutro pozytywnie wszystko zakończymy. Jest już najwyższy czas, żeby notarialnie ostatecznie domknąć tę kwestię. W piątek zaczyna się sezon. Śląsk ma zamiar w niedzielę rozegrać bardzo dobry mecz. Prace w klubie trwają. W oczekiwaniu na potwierdzenie notarialne parę procesów zostało zatrzymanych, bo przecież wypada uzgadniać z nowym właścicielem kwestie uzupełnień kadrowych. Dzisiaj, mam nadzieję, zobaczą Państwo bardzo dobrych zawodników o godzinie 21. I teraz przechodzę do wyjaśnienia, podkreślając raz jeszcze, że wszystko, co powiem, w moich intencjach ma charakter niezwykle pozytywny i dąży do potwierdzenia pewnych bardzo, bardzo sensownych spraw. Otóż 6 lipca, proszę Państwa, zakończyliśmy proces prywatyzacyjny, gdzie doradcą był pan mecenas Masiota. 6 lipca zakończył się ten proces. On się zakończył, po pierwsze, podpisaniem umowy przez pana prezesa Ślaka, umowy w imieniu firmy Bratislavia Biodiesel. Ta umowa, i to jest bardzo ważny element, ta umowa nie ma charakteru warunkowego. To jest bezwarunkowa umowa, mówiąca, opisująca wszystkie kwestie dotyczące objęcia akcji, których właścicielem jest miasto, akcji w Śląsku Wrocław. Raz jeszcze podkreślam, ta umowa została podpisana i ona jest bezwarunkową umową, musi być jedynie potwierdzona notarialnie. Na podstawie tej podpisanej umowy została udzielona rekomendacja. Pan mecenas udzielił rekomendacji firmie Bratislavia Biodiesel. Ja jako prezydent miasta przyjąłem tę rekomendację. Równocześnie poprosiłem Radę Miejską o wyrażenie zgody na proces prywatyzacji Śląska. To jest drugi bardzo ważny element, który służy wyjaśnieniu całego procesu. Otóż Rada Miejska nie podejmuje decyzji dotyczącej tego, komu będzie sprzedany Śląsk, tylko tego, że Śląsk może być sprywatyzowany. Rada Miejska podjęła taką decyzję. Czyli mamy podpisaną umowę, która nie jest umową warunkową, mamy zgodę Rady Miejskiej na proces prywatyzacji i mamy przyjętą przeze mnie rekomendację, którą to rekomendację podtrzymujemy, dotyczącą firmy Bratislavia Biodiesel. 11 lipca pojawia się pismo od pana prezesa Grzegorza Ślaka, które to pismo ja bardzo życzliwie przyjmuję. To pismo się pojawia 11 lipca, w związku z tym ono nie jest częścią procesu prywatyzacyjnego. Proces został zamknięty całkowicie 6 lipca. To pismo wyraża trzy oczekiwania pana prezesa Ślaka. Te oczekiwania są adresowane do miasta, do Wrocławia. W rzeczy samej one dotyczą nie stosunków miasta ze Śląskiem Wrocław, tylko stosunków Śląska Wrocław ze Stadionem Miejskim. Mianowicie pan Grzegorz Ślak prosi o trzy kwestie. Po pierwsze, prosi, aby wszystkie wpływy z biletów na mecze Śląska mogły być wpływami na rzecz Śląska. Po drugie, prosi o to, żeby przez 3 lata, jeśli znajdzie sponsora, który da nazwę stadionowi, żeby wszystkie, przez 3 lata, żeby te wpływy z prawa do nazwy były po stronie Śląska. W tych dwóch sprawach dzisiaj prezes stadionu i prezes Śląska podpisali aneks do umowy, te dwie kwestie załatwiając. To jest ten aneks do umowy podpisany. Czyli wszystkie wpływy z biletów będą po stronie Śląska oraz wszystkie wpływy przez 3 lata związane z nazwą stadionu będą po stronie Śląska. Pozostaje trzecia kwestia, o którą prosi pan prezes Ślak. Mianowicie pan prezes Ślak mówi, że za dzierżawę, za używanie stadionu w trakcie rozgrywek, czyli wtedy, kiedy Śląsk gra na stadionie, chciałby płacić jedynie 1 000 000 zł. Rocznie. Ta dzierżawa jest związana z utrzymaniem i z rzeczywistymi kosztami. Rzeczywiste koszty wynoszą rocznie około 2,5 miliona złotych. To są rzeczywiste koszty związane z mediami, z utrzymaniem
murawy. Te koszty jesteśmy gotowi w każdej chwili poddać dowolnemu audytowi. Problem, na który natrafiamy, jest problemem następującym. Stadion nie ma prawa zejść poniżej kosztów. Stadion musi, przepraszam za to sformułowanie, czarżować tyle, ile wynoszą rzeczywiste koszty. Tak, pan prezes, ani ja panu prezesowi nie mogę wydać takiego polecenia, ani pan prezes sam z siebie nie może podjąć takiej decyzji, że schodzi z kosztów. Czyli natrafiamy na problem pomiędzy 1 000 000 zł a 2,5 mln zł. Koszty wynoszą 2,5 miliona. Pan prezes Ślak mówi, że jest gotów płacić 1 000 000. W związku z tym ja jestem gotów podpisać jutro oświadczenie. Przeczytam państwu to oświadczenie. W momencie, w którym notarialnie potwierdzimy umowę podpisaną przez pana prezesa Ślaka, ja jestem gotów podpisać oświadczenie i przekazać mu to oświadczenie. To jest oświadczenie prezydenta Wrocławia. W swoim ostatnim przesłanym nam stanowisku prezes Grzegorz Ślak oczekuje obniżenia czynszu, który Śląsk Wrocław płaci na rzecz stadionu miejskiego. Czynsz ten wynosi około 2,5 miliona złotych rocznie i jest związany z kosztami ponoszonymi przez stadion, utrzymanie murawy, media. Spółka stadionowa nie może zrezygnować z fakturowania tych rzeczywistych kosztów. Ponieważ prezes Ślak deklaruje pokrywanie owych kosztów w wysokości 1 miliona złotych rocznie i traktuje swoją, ten z 11 lipca, ofertę jako ostateczną i nienegocjowalną, oświadczam, że zapewnię klubowi dopływ brakujących 1,5 miliona złotych w postaci pakietu sponsorskiego ze strony miasta Wrocławia, na przykład z rezerwy budżetowej lub wskazanych przez miasto sponsorów. Czyli ja się zobowiązuję, powiem dzisiaj o tym wieczorem panu prezesowi, jutro jestem gotów podpisać, do tego, że jak mu brakuje 1,5 miliona, to w pakiecie sponsorskim jesteśmy gotowi przynieść te 1,5 miliona, to będą pieniądze od zewnętrznego sponsora, może będą z rezerwy budżetowej. Rozmawiałem dzisiaj telefonicznie z panem prezesem Ślakiem. Pan prezes mnie zapytał, jaka będzie treść konferencji prasowej. Powiedziałem, że będę chciał powiedzieć na konferencji, że mamy podpisaną umowę i musimy ją potwierdzić notarialnie. Jesteśmy w procesie przygotowania i że się moim zdaniem, jak opowiem to, co opowiem, że się już we wszystkim absolutnie zgadzamy. Potwierdziłem zaproszenie dla pana prezesa Ślaka na godzinę 19 i równocześnie skierowałem list do pana prezesa Ślaka. Przeczytam państwu ten list. Szanowny panie prezesie, raz jeszcze chciałbym podziękować za pański udział w procesie prywatyzacyjnym i za ofertę przedłożoną skierowane przez pana przedsiębiorstwo. Jestem przekonany, że to wielka szansa rozwojowa dla Śląska Wrocław. Dziękuję też za nadesłane odrębnie, ostateczne stanowisko w sprawie zakupu itd. W moim głębokim przekonaniu jesteśmy w stanie spełnić pańskie wyrażone w tym piśmie oczekiwania, życzenia, o czym poinformuję pana szczegółowo w czasie naszego spotkania dziś o godzinie 19. Oczekując na pana, informuję równocześnie, że skierowałem do pana zaproszenie, wezwanie do pisemnego, notarialnego potwierdzenia w dniu jutrzejszym zawarcia umowy z gminą Wrocław. No to mam nadzieję, że ja tak precyzyjnie państwu opowiedziałem, jak to wygląda. Wydaje mi się, że będziemy w związku z tym w stanie wejść w nowy sezon z nowym, mocnym właścicielem i bardzo dobrym składem. Jeśli państwo mają pytania dotyczące tego procesu, tego, o czym mówiłem, to jestem gotów, bądź moi koledzy, krótko odpowiedzieć, ale mam wrażenie, że to było bardzo precyzyjnie. To mogą być pieniądze miejskie, te 1,5 miliona dopłaty, jeśli nie znajdą się sponsorzy, którzy wypełnią te braki? No ja będę najpierw oczywiście szukał sponsorów, ale w rzeczy samej moja deklaracja jest powiedziałbym, za moimi plecami stoi miasto, tak? Ja jesteśmy dysponentem budżetu miejskiego, ale co do intencji chciałbym, żeby to byli sponsorzy i deklaruję, że będę o to zabiegał. Nie chciałbym, żeby się rzecz rozbiła o 1,5 miliona, bo oferta, którą kładzie Bratysławia Biodiesel, jest moim zdaniem dobrą ofertą dla Śląska. Mhm. Czy jeszcze jakieś pytania państwo mają? Kiedy podpisanie dokładnie? Jutro o godzinie 12 chciałbym podpisanie aktu notarialnego, który potwierdza podpisaną umowę. To jest pan mecenas. Ja mam, tak. To jest umowa podpisana przez pana prezesa, umowa zbycia akcji, umowa współpracy inwestycyjnej. Tak jak pan prezydent powiedział, nie jest to umowa w jakimkolwiek zakresie warunkowa. Ona oczywiście... Tam nie ma żadnych warunków zawieszających. Tam jest wszystko ustalone. I to jest rzecz, która już 6 lipca była. Panie prezydencie, to na ile procent pan ocenia szansę na podpisanie i to sfinalizowanie umowy z panem Ślakiem? 100%.
Nie będzie żadnej. To, ja powiedziałem 100%, zobaczymy ile tego dołoży pan prezes Ślak. Jakie to są koszty, te zyski z biletów w skali sezonu? Znaczy, nie jakie koszty, są jakie są zyski, przychody z biletów? Panie prezesie, to zależy oczywiście od ilości oglądających. Co do nazwy, to wiemy, pan Ślak zadeklarował, że ma sponsora na 15 milionów złotych na 3 sezony. To wiemy, ale jakie to są przychody w ciągu sezonu? Czy powiedzmy, jakie to były przychody w ubiegłym roku? To jest frekwencja razy średnia cena biletu, a ta średnia cena biletu, panie prezesie, jest około 20 zł. 20 zł należy przyjąć. Jaka była średnia frekwencja, no to państwo wiedzą, bo te dane są podawane. Tak, co i, to jest ze strefy publicznej. Ze strefy biznesowej te przychody są w granicach 2,5 miliona przy tej frekwencji, jaka jest roczna. Natomiast tak, należy walczyć o to, żeby ta frekwencja była większa. Ale i teraz muszę skomentować. To jest przyzwoity układ. Wpływy z meczu idą do kasy Śląska. Śląsk pokrywa wszystkie rzeczywiste koszty związane z tym, co się dzieje tego dnia. Brakuje ci 1,5 miliona, to ja ci pomogę.